Minęła godzina 19 i to jest czas, żeby zacząć strumyk z programowania. Cieszę się, że tu jesteś razem ze mną, że chcesz się nauczyć programowania, że nie siedzisz przed telewizorem, nie siedzisz przed komputerem, nie siedzisz przed komputerem właściwie podejrzewam, że siedzisz, ale nie siedzisz przed telewizorem na kanapie, tylko jesteś tutaj, żeby uczyć się razem ze mną programowania. Ja ze swojej strony zrobię wszystko po to, aby ten czas, który spędzisz na tym live'ie, był jak najbardziej owocny i nauczył się właśnie razem ze mną nowego narzędzia, którym jest Spring Boot. Ok, przede mną jest agenda. Omówię teraz, co dzisiaj będziemy właściwie w ramach tego szkolenia realizować. Na początku sobie omówimy, czym w ogóle Spring Boot jest i dlaczego wybrałem go jako temat dzisiejszego livestreama. Druga rzecz to jest, jak wygenerować projekt, który będzie realizowany, który będziemy mogli pisać przy użyciu Spring Boota. Są na to dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że IntelliJ wersji Enterprise udostępnia możliwość generowania projektu. Jeżeli nie masz IntelliJ'a wersji płatnej, to żaden problem, również z poziomu przeglądarki będziemy mogli taki projekt wygenerować. Pokażę w czasie livestreama oba sposoby. Kolejnym tematem jest Context Dependency Injection. Jest to pewien mechanizm, który jest zaadoptowany przez Springa, właściwie przez Springa, pośrednio przez Spring Boota. Opowiem, czym on jest, ponieważ on jest bardzo kluczowy, aby zrozumieć cały mechanizm, wokół którego Spring Boot się otacza. Następnie, znając podwaliny teorii, realizujemy przykład. Przykład właśnie na wykorzystanie dependency injection. Ostatnim krokiem, jakim zrealizujemy, to będzie stworzenie własnego API, przykładowe proste API, które będziemy testować właśnie z wykorzystaniem Postmana.